Gość poranka tu. Jest nim dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Krzysztof Olencki. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witamy w dwójce i od razu należą się państwu e, gratulacje. E, gratulacje, które także powędrowały w ubiegłym tygodniu do Agaty Zubel, która za kompozycję Fireworks otrzymała w Londynie e, Europejską Nagrodę Kompozytorską. A Fireworks to e, kompozycja, która powstała dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza. Tak, to prawda, chociaż. Czuję się trochę jak w, e, Pawlak z filmu, już nie pamiętam, w chyba trzeciej części, kiedy to w, na statku Stefan Batory. E, pociąga za jackpota, e, wylatują pieniądze, i ktoś tam mówi: Rozbił pan bank. Nie, nie, ja tylko pociągnął. No ja właśnie, znaczy, my nie tylko pociągnęliśmy e, bo to nie jest kwestia jednorazowego wsparcia jednorazowego, jednorazowego zamówienia kompozytorskiego ale to jest już od kilku lat praca z, z, z Agatą Zubel. Wspaniałą e, polską kompozytorką, e, osobą, która nie tylko pop, 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 poprzez sw swoją sztukę, ale też i, i amplua, no, pokazuje w, to, jaka jest Polska kreatywna, piękna i dynamiczna. Czyli można powiedzieć, że w przeciwieństwie do tej sceny z, z filmu, którą pan przywołał, działalność Instytutu Adama Mickiewicza to nie jest gra losowa. Nie, nie jest gra losowa. To, to jest powie... świadoma decyzja w kogo inwestujemy. To jest kogo... Świadoma... Promujemy. Dokładnie, świadoma decyzja, w kogo inwestujemy, gdzie inwestujemy, w jakich ma, ma, mamy partnerów, powiem więcej. Bardzo wiele osób w Polsce uważa, że Instytut Adama Mickiewicza to bankomat. Można przyjść, e, pokazać swój projekt, powiedzieć, oto projekt i tutaj w nawiązaniu do projektu dajcie mi tu 100 tysięcy. Otóż nie, Instytut Adama Mickiewicza nie, nie jest bankomatem, ale jest bardzo precyzyjnym instrumentem Ministra kultury i dziedzictwa narodowego, służącym do promowania kultury polskiej na świecie, służącym do wprowadzania polskiej kultury w tam, gdzie jeszcze jej nie ma, albo jeszcze jest za słabo znana, po to, żeby poprzez polską kulturę inspirować zagranicznych twórców polską. I to robimy już od 18 lat. Od dwóch lat troszeczkę inaczej niż wcześniej, ale generalnie że, 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 rzecz biorąc, kierunek jest ten sam, bo kierunek nie może być inny. Wspomina Pan o tym, że Instytut Adama Mickiewicza to nie jest bankomat ma swoje takie główne ramy działalności i też programy, w ramach których można uzyskać dofinansowanie, ale też Instytut kreuje pewne wydarzenia, chociaż oczywiście każdy z artystów, który otrzymuje propozycję udziału w jakimś wydarzeniu za granicą i chciałby skorzystać z dofinansowania do Instytutu, może się zgłosić, więc można powiedzieć, że tutaj mamy pewien rodzaj dwutorowości. Znaczy, trosze, troszeczkę, nie, czy troszeczkę mówiąc szczerze, nie chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili na tym. Oczywiście. Natomiast rzeczywiście Instytut Mickiewiczaw Mickiewicza jest, jest operatorem programu Kultura Polska na, na świecie. Wspierającym, poprzez który wspierani są artyści, którzy realizują swoje projekty za granicą. Są to niewielkie granty, niewielkie wsparcia. Poza tym, w ramach wieloletniego programu rządowego, niepodległa dyrektor Instytutu Mickiewicza jest dysponentem programu Kulturalne Pomosty, w ramach którego Instytucje samorządowe oraz NGOsy, czyli w organizacje, pozarządowe. organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, mogą ubiegać się o granty na realizację projektów za granicą w ramach ich współpracy z zagranicznymi partnerami projektów, poprzez które realizowane są zadania związane z upamiętnianiem, propagowaniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości w, przez, nas, przez nasz kraj. Ale oprócz tego w ramach. W, w, naszych programów e, dziedzinowych, na przykład w ramach pro, programu Design, e, Design Polska, e, zajmujących się pro, propagowaniem polskiego wzornictwa i opowiadaniem o Polsce poprzez wzornictwo, czy w ramach e, programu pod e, tajemniczym tytułem Don't Panic We are from Poland, e, zajmującego się e, Propagowaniem w polskiej muzyki w aktualnej, pod którą rozumie, rozumiemy jazz, przede wszystkim, bo na tym się teraz koncentrujemy, ale w muzykę, muzykę w współczesną, aktualną, w hip-hop i, i nie tylko. W ramach tego właśnie, w ramach tych, tych programów e, mamy w, projekty, e, które w, poprzez tak zwany, tak zwany open call, e, czyli w, e, wolne, e, wolny nabór wniosków, e, w, wspieramy w, niektóre w, projekty na drodze konkursowej. Ale po to, żeby poprzez właśnie te projekty, poprzez te. te tych konkretnych artystów, lepiej inspirować naszych zagranicznych partnerów, lepiej inspirować publiczność, artystów, krytyków polską kulturą. Wspominaliśmy na początku naszej rozmowy o sukcesie Agaty Zubel m.in. w Londynie na BBC Proms, a już w przyszłym tygodniu polskie projektowanie, polskie wzornictwo, czy też jak się mówi modnie design zostanie zaprezentowany na drugim London Design Biennale. Państwo wczoraj ogłosili program wspierania i opowiadania o Polsce poprzez polskie projektowanie i rodzime wzornictwo na, na drugą część roku, do końca 2018 roku. Poza Londynem to także Wiedeń, Budapeszt, Praga i Tokio. Co zdecydowało o tych konkretnych miejscach? Londyn to centrum w, w światowego rynku sztuki. Trzeba tutaj sobie jasno w, powiedzieć, że w, w Londyn jest centrum tego wszystkiego, w, co się w kulturze dzieje. Londyn, Nowy Jork, to są dwa, dwa główne e, globalne rynki w, kultury. Także e, nie dziwi powinien fakt, że w, to właśnie w Londynie na w, e, London e, Design Biennale postanowiliśmy w, e, być obecni, i postanowiliśmy po, pokazywać w, polski e, design. E, ta wystawa, która się nazywa A Matter of Things, e, Czyli, byśmy to przetłumaczyli: Setno rzeczy. Jest wystawą, w której kuratorka została, w, w, pani Małgorzata Wesołowska, została wybrana w drodze w konkursu, w skład którego w, wchodzili w międzynarodowi eksperci od wzornictwa. Zależało nam na tym, aby wybrać taki projekt, który będzie w sposób najbardziej w pełny, mógł opowiedzieć o polskim odczuwaniu rzeczy. I rzeczywiście ten konkurs został wygrany przez osobę, która w sposób zupełnie niekonwencjonalny, trochę z humorem, ale też i z wielką, i z wielką. W... Inteligencją podeszła do sprawy pokazania polskiego wzornictwa na przełomie ostatnich 100 lat. Chcieliśmy przez tę wystawę pokazać, jak Polacy przez te 100 lat po odzyskaniu niepodległości patrzyli na rzeczy, jak rzeczy kształtowały polską rzeczywistość. I nie jest to wystawa o filiżankach, meblach czy zasłonach, ale jest to wystawa o rzeczach niezwykłych. Znajdzie się na niej z jednej strony sławojka. Myślę, że jeden z obśmianych przedmiotów, ale jakże w genialnie zaprojektowanych i jakże niezwykle użytecznych przedmiotów w nie tylko dwudziestolecia międzywojennego, ale też i naszych czasów. Zaraz pojawią się głosy krytyczne, że jeżeli my poprzez Sławojkę chcemy opowiadać o polskim projektowaniu, to niechybnie wrócimy do tych stereotypów, które jeszcze kilkanaście lat temu pojawiały się na przykład we francuskich podręcznikach, że Polska to był taki kraj kobiety na traktory, to mniej więcej ten stereotyp dominował. A tutaj nie ma, nie ma traktorów, ale we, poprzez Sławojkę opowiadamy o samym słowoju, ale też i o w pewnej metodologii projektowania. Pokazujemy też obok Sławojki w projekty w mieszkań dla robotników stworzone przez Małżeństwo Brukalskich, gdzie w sposób absolutnie nowoczesny, zupełnie w niezwykły, projektowano w przestrzeń w niewielkich mieszkań. Jak pierwszy raz spojrzałem na to, a nie jestem ekspertem w sprawach projektowania czy w sprawach designu, rzucając okiem, pomyślałem jak kto tu położył rysunek, z, projekt z Ikei. Więc w, jest w tym szaleństwie pewna, pewna metoda. W każdym razie myślę, że ta wystawa w sposób bardzo ciekawy, niekonwencjonalny opowie o 100 latach polskiej odzyskanej w niepodległości. Na wystawie znajdą się też, znajdą się też w. Piętrowe, piętrowe łóżka z monasterów w Riazaniu, gdzie zamknięci by, czy w Kozielsku, przepraszam bardzo, gdzie zamknięci byli polscy oficerowie, którzy kilka miesięcy później zostali zamordowani w Katyniu. Czyli opowiadamy o takich momentach w historii Polski poprzez rzeczy, które są bardzo emblematyczne dla naszej świadomości. To do jakich ty... wniosków prowadzi ta podróż poprzez historię polskiego projektowania bądź też przedmiotów związanych w tak dramatyczny sposób z naszą historią, jak wspomniane przez pana piętrowe łóżka obozu w Kozielsku, skoro co bardzo często podkreśla się współcześnie sukcesem, po, dla polskich projektantów obecnie jest to, żeby, żeby niejako mm, ich, ich projekty, przedmioty, które proponują, żeby to, ten element polskości nie był do końca wyczuwalny, żeby, żeby to był światowy poziom, europejski, żeby, żeby w tych nurtach się obracać. Co to znaczy światowy poziom, europejski poziom, i, 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 i że ten element Polski nie był odczuwalny? Myślę, że ta wystawa pokazuje mm. jedno, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. To jest raz. Chodzi o to, wyjaśnię e... swoje słowa, że e, dziś bardzo często nie mamy świadomości, sięgając po e, wyroby, po przedmioty produkowane przez bardzo duże koncerny czy marki, że są e, one e, autorytetowane przez, przez Polaków, <laughs> bo tego po prostu nie widać. I to jest traktowane jako pewien rodzaj sukcesu. Tak, ale w, nie osiągnęlibyśmy takiego wysokiego poziomu projektowania. A gdyby nie doświadczenia, które w, w, żeśmy zdobyli przez ostatnie lata, przez ostatnie stulecia, a nawet wcześniej. Bo wszystko to wpływa na nasz sposób odczuwania świata, na chociażby na budowanie empatii, e, chociażby na fe, w pewną, e, pewien, pe, pewien spryt w widzeniu przedmiotów w, w takim, jakie one e, powinny być, ażeby Ludziom dać nie tylko satysfakcję z użytkowania, ergonomię, ale przede wszystkim satysfakcję z tego, że to są rzeczy ładne. Znaczy to doświadczenie, nie chciałbym się wgłębiać w doświadczenia wojenne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale te doświadczenia, ta kreacja, które momenty trudne wyzwoliły w Polakach, sprawiają, że teraz Możemy tworzyć rozwiązania zupełnie niestandardowe. I, I bardzo często te rozwiązania zupełnie niestandardowe są nie do pomyślenia dla innych. Co bardzo dobrze widać z opowiadań polskich studentów, a, którzy studiują na w uniwersytetach zagranicznych, renomowanych uniwersytetach zagranicznych. I w, bardzo często widać, jak Zadania w, zadawane przez prowadzących są zupełnie inaczej rozwiązywane przez nich, właśnie dlatego, że mają zupełnie inne doświadczenia, nawet intuicyjne. Potrafią bardzo często zobaczyć więcej tego, co jest za ścianą. Niekoniecznie robiąc wcześniej dziurkę w tej ścianie, żeby podejrzeć. Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Krzysztof Walencki, był gościem poranka dwójki. Instytut prowadzi działania w ramach programu Polska Design. Do końca roku o rodzimym wzornictwie będzie można zobaczyć wystawy w Londynie, Wiedniu, Budapeszcie, Pradze i Tokio, czyli bardzo ambitne plany. Tak, to prawda. Szczególnie w, cieszę się z tego, że jesteśmy obecni w końcu w Europie Środkowej. Po latach nie, właściwie nieobecności, ponownie jesteśmy w Budapeszcie, w Bukareszcie, w Pradze, w Wiedniu. W Wiedniu, który jest takim regionalnym ośrodkiem kultury, regionalnym rynkiem kultury. Mającym aspiracje do w globalności. W tym roku Polska jest gościem w, honorowym w Wiena Design Week. To na przełomie września i października. Z pewnością o tym wydarzeniu jeszcze powiemy. Teraz musimy niestety kończyć. Dyrektor Instytutu Móckwicza Krzysztof Oleński, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Życzę Państwu miłego dnia. Wzajemnie dziękujemy. Dziękuję.